14.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Edwin Bendyk z tygodnika Polityka i Piotr Waglowski, prawnik i ekspert w dziedzinie prawa w internecie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o tak zwanym piractwie. Może najpierw pomówmy o wyroku, który parę dni temu zapadł w Szwecji, prawie 10 dni temu. The Pirate Bay, czyli czwórka Szwedów, którzy założyli stronę internetową, witrynę The Pirate Bay. Sąd nakazał zapłacenie im odszkodowania w wysokości prawie 4 milionów dolarów, tam 3,6 dokładnie, i skazał ich na rok pozbawienia wolności. Wielka afera po tym w Szwecji wybuchła. Znagła partia piratów, czyli partia, która w swojej agendzie ma wpisane zmiany prawne dotyczące wymiany plików w internecie, stała się nagle jedną z najliczniejszych w Szwecji. Jej liczebność wzrosła o 20% do 20 tysięcy. Zaczęły się protesty w całym kraju. Ktoś zaczął zbierać pieniądze, aby zapłacić tą karę, uiścić tą karę, chociaż sami skazani nie byli zainteresowani organizowaniem takiej kwestii. Zastanawia mnie, panowie zajmujecie się, zwłaszcza pan Waglowski zajmuje się tymi kwestiami związanymi z piractwem. Co pana zdaniem, czego ten wyrok dowodzi, wielkie zainteresowanie, które wzbudził na całym świecie? To znaczy, ja chciałbym zdementować, nie zajmuję się piractwem. Mam stopień żeglarza, ale piractwem jako takim się nie zajmuję. Interesuje mnie istotnie prawo autorskie. To i drobne sprostowanie. Tam oczywiście w Szwecji chodziło o wyrok przeciwko trzem współzałożycielom serwisu, no i jednemu, przeciwko jednemu jakby sponsorowi, tak? Jakby takiej osobie, która tam była takim finansowym spiritus movens tego przedsięwzięcia. Też wyrok nie jest jakby takie nie jest stricte związany z popełnieniem przestępstwa. Oczywiście tutaj wymagana jest precyzja wypowiedzi. Tu ciężko na żywo w radiu o taką precyzję. Natomiast chodzi o to, że tam sąd stwierdził, że oni są winni, ci ludzie, podżegania do popełnienia przestępstwa. Mhm. Czyli nie tyle, że oni sami swoim działaniem naruszyli konkretne prawo autorskie, Żeby stworzyli warunki, tak? Namawiali innych do tego, żeby popełniali przestępstwo. To mniej więcej taki jest sens tego wyroku. Oczywiście tam trzeba by było dodać, że sam ten wyrok jeszcze nie jest prawomocny, czyli od strony prawnej rzecz oglądając, tym oskarżonym przysługuje jeszcze prawo do wniesienia apelacji, więc dopiero jak wyrok będzie prawomocny, to będziemy mogli mówić, co sąd tak naprawdę powiedział. Dodatkowo pojawiły się kontrowersje, że sędzia się nie wyłączył od orzekania, bo wypłynęły sprawy związane z tym, że sędzia należał do organizacji, które mają konkretny pogląd na społeczeństwo informacyjne, tak to nazwę. Także sprawa jest ciekawa, a o partiach wolałbym się nie wypowiadać, ponieważ wolałbym się wypowiadać raczej jako prawnik, nie jako komentator życia politycznego. Zwłaszcza w Szwecji. Zwłaszcza w Szwecji, tak. No sprawa jest ciekawa. Myślę, że tutaj jak się popatrzy na nią w szerszym kontekście, to znaczy troszeczkę odejdzie od kategorii czysto prawnych, na ile tam właśnie popełnione przestępstwa, na ile nie. To jest jedna z wielu historii pokazujących dosyć radykalne zmiany w kulturze i w ogóle spowodowane tym, co najogólniej mówimy, rewolucją internetowo-komputerową. I ja myślę, że z punktu widzenia tych różnych starych interesariuszy, czy takich powiedzmy korporacji muzycznych i tak dalej, które przyzwyczaiły się do pewnego funkcjonowania, to nie tyle nawet piractwo jest w tej chwili zagrożeniem, tylko to, że w ogóle radykalna zmiana polegająca na tym, że nagle ludzie spoza ich sfery kontroli mają możliwość produkowania w tej chwili utworów muzycznych i ich upowszechniania. Czy nie tylko muzycznych, w ogóle możemy produkować, upowszechniać kulturę bez pytania o zdanie starych kontrolerów przepływów, prawda? Możemy robić dzisiaj filmy, nie pytając producentów filmowych. Właśnie nagrywam. O właśnie, tutaj kolega nagrywa, jest takim właśnie jednym z producentów, którzy działają poza obiegiem, i to z punktu widzenia systemu. Nagrywa samego siebie, żeby państwo zobaczyli, jak wygląda radio wizualnie.
No właśnie, i takich pomysłów jest całe mnóstwo w tej chwili. One są znacznie bardziej niebezpieczne dla tego systemu niż akurat piraci. Znaczy, piraci są łatwiejsi do chwycenia. Znaczy, tam się można rzeczywiście nasłać policję, prawda, i wyciągać jakieś argumenty prawne. Natomiast znacznie trudniej na przykład byłoby zakwestionować funkcjonowanie Wikipedii, prawda? Znaczy można tak jak naczelny Encyklopedii Brytanii powiedzieć, że Wikipedia jest jak to publiczna toaleta, prawda? No ale i tyle, tak czy inaczej, nie zmieniło to stosunku internautów do Wikipedii, którzy korzystają z niej coraz chętniej i tak samo z wielu innych form. Dlatego myślę, że takie przykłady jak Pirate Bay są po prostu spektakularne, natomiast nie w nich jest istota chyba tego, co się dzieje i co się będzie działo. Aczkolwiek gdzieś musi się zacząć, jeżeli faktycznie, znaczy są tacy piewcy rewolucji, tak? No to były rewolucje przemysłowe w Wielkiej Brytanii, grodzenie gruntów wspólnych, potem francuska rewolucja, pojawiła się też Paryż, no to być może kolejna rewolucja będzie miała mapę geograficzną Sztokholmu, prawda? No, ja myślę, że to, jeżeli coś się wydarzy, znaczy, że rzeczywiście nastąpi jakaś, że tak powiem, transmisja czy tłumaczenie tej energii gniewu, powiedzmy, internautów na jakąś energię polityczną, to chyba nie tak bezpośrednio właśnie, jak się dzieje w Szwecji. Dla mnie przykładem rewolucji prawdziwej politycznej, spowodowanej tymi zmianami, o których przed chwilą mówiłem, to są Stany Zjednoczone i sposób funkcjonowania obecnie administracji Obamy i czy sposób dojścia najpierw Baracka Obamy do władzy. To był klasyczny przykład, jak można zidentyfikować tę nową energię i zamienić ją na paliwo polityczne, wykorzystując. No ale dzisiaj my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej Parlament Europejski właśnie przed chwilą wydłużył czas trwania praw pokrewnych. To było przecież kilka dni temu, a przed nami pakiet telekomunikacyjny, no i politycy zaczynają odpowiadać na pytania, również stawiane przez dziennikarzy, jak oni w sprawie prawa autorskiego będą się zachowywać, a jeżeli faktycznie musimy tutaj dotykać polityki, a przecież kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego polityką, jak takie mam wrażenie, nie zależy na tym, żeby dyskusja była merytoryczna. Gdyby ktoś chciał, żeby była merytoryczna, no to mógłby zadać politykom pytanie, jak to możliwe, że we wczorajszej prasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że trzeba zmienić prawo własności intelektualnej, trzeba przyjąć nową ustawę, ponieważ Polska zobowiązała się wobec UEFA, że zaostrzy prawo własności intelektualnej. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość wypowiadania takich tez, że my zmienimy ustawę, tak, spółka. No to jest ciekawe. No tak, ale to jest do tego ciekawej kwestii w ogóle. Znaczy, problem tworzenia prawa, właśnie chociażby dotyczącego z obszaru ochrony własności intelektualnej, między innymi prawa autorskiego, no, ma to do siebie, że jest emanacją jakiejś gry interesów. Teraz pytanie, które strony są silnie artykułują ten interes. Dotychczas widać, że rzeczywiście, począwszy od Stanów Zjednoczonych, potem Unia Europejska, no, ten głos korporacyjny był zdecydowanie dominował. No, klasyczne przypadki przedłużania ochrony prawno autorskiej na myszkę Miki, prawda? I bezskuteczne próby ograniczenia tej ochrony, która się oczywiście roztacza daleko na całą sferę kultury, nie tylko na myszkę Miki. No, pokazują, że ten głos korporacyjny jest bardzo silny, ale z drugiej strony też mamy przykłady, gdzie strona społeczna, nazwijmy to ją tak umownie, jest w stanie się zmobilizować i osiągnąć efekt. To pamiętna sprawa dotycząca dyrektywy o patentowaniu oprogramowania. No ale umówmy się, że jednak korporacje to też społeczeństwo i ja bym protestował wobec tego, żeby korporacje wyłączyć poza Nie, dlatego mówię, właśnie o to chodzi. Nie, ja mówię o artykułowaniu interesu, prawda? I w momencie, kiedy właśnie korporacje artykułują, a nie ma jakby przeciwgłosu, to albo znaczy, że nie ma problemu i głos korporacyjny jest słuszny, w związku z czym należy go w debacie politycznej uwzględnić po prostu i zamienić na odpowiednie prawo. Przykład tutaj może spółki. No po prostu może ta spółka wyraża coś więcej niż tylko własny interes. Ja raczej myślę, że społeczeństwo, tak to teraz nazwę, nie interesowało się jak co Polska i w jakim trybie tak naprawdę, do czego się zobowiązywała, kiedy przyjmowała tą możliwość organizowania Euro 2012. Przypuszczam też, że no, kibice piłkarscy są w stanie bardziej poświęcić prawo swobody wypowiedzi czy chodzenia w koszulkach, jakich się chce, w takich miejscach, jakich się chce, na rzecz tego, żeby oglądać spektakl sportowy. Tak sobie wyobrażam. No, aczkolwiek problem jest bardziej skomplikowany.
Nie, nie, to ja się zgadzam akurat, że tutaj właśnie zabrakło głosu, powiedzmy, innych, jeżeli nie dzieląc społeczeństwa na społeczeństwo i złe korporacje, tylko powiedzmy wyłączając, dostrzegałem, że akurat zabrakło innych wypowiedzi, bo chciałem wrócić jednak do tego mojego przykładu dyrektywy o patentowaniu oprogramowania, bo to była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy też wydawało się, że karty są rozdane, prawda? Bardzo silny lobbying. Może wytłumaczmy, o co chodzi dokładnie. No więc ta historia zaczęła się parę lat temu, jeszcze zanim weszliśmy do Unii, bo to jeszcze 2000, jeszcze przed akcesją dyskusja się zaczęła, no pod wpływem praktyk stosowanych w Stanach Zjednoczonych, które dopuszcza się patentowanie oprogramowania. Generalnie oprogramowanie komputerowe nie jest, znaczy chroni się prawem autorskim. Taka jest, była praktyka, natomiast w Stanach Zjednoczonych ona zaczęła się zmieniać od jakiegoś czasu. Zaczęto chronić pomysły zrealizowane przez oprogramowanie patentami. To jest znacznie, że tak powiem, twardsza forma ochrony. Po prostu de facto narzuca pewien monopol na pewne rozwiązania. To prawo autorskie też jest swoistym monopolem. Tak, prawda? Ale nie określi, tylko że prawo jest autorskie, dotyczy tekstu, prawda, konkretnego. Nie, natomiast tam masz sam pomysł, jest już chroniony. I na sam pomysł możesz mieć monopol. Na przykład Amazon sobie opatentował taką funkcję one click buy, czyli zakupy za pomocą jednego przyciśnięcia guzika. Już się okazało, że konkurencyjna firma Barnes & Noble nie mogła zastosować tego samego pomysłu, chociaż inaczej zrealizowanego, prawda, innym oprogramowaniem. To już było niemożliwe. No i podobne praktyki miały wejść w Unii Europejskiej. Miała być odpowiednia dyrektywa wprowadzona, żeby zharmonizować prawo europejskie z amerykańskim. Nazwijmy to tak, taki eufemizm był używany. I nagle się okazało, że akurat w Europie jest inny rozkład sił. Są znacznie silniejsze środowiska programistów, nazwijmy to wolnych czy niezależnych, działających poza logiką. Z tym się można spierać. No, ale w każdym razie takie, którzy zajmują rozwijaniem oprogramowania open source, typu Linux i tak dalej, one są silniejsze czy liczniejsze po każdym razie. Albo głośniejsze czasem. I okazało się, że potrafią być również skuteczne właśnie w sformułowaniu swoich roszczeń i w przekonaniu czy zmobilizowaniu akcji politycznej, która doprowadziła do odrzucenia wtedy tej dyrektywy. To o tyle ciekawa była sprawa, że Polska była kluczowym, że tak powiem, elementem tej rozgrywki. Ale sprawa się jeszcze wcale nie zakończyła. Dzisiaj mamy kolejne orzeczenia również sądów polskich, które stwierdzają, że no, wcale to nie jest tak, że Polski Urząd Patentowy, czyli Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, tak sobie może oceniać, czy zgodnie z naszym prawem coś nadaje się do patentowania, czy nie, ponieważ powinien uwzględnić to, że jednak w Unii Europejskiej ten patent został na dane rozwiązanie przyznany i właściwie tyle, tak? Ograniczona jest rola, ograniczona jest narodowa rola. No tak, no ale to jest kwestia już, to wiadomo, zresztą w ogóle to jest skomplikowane, bo z kolei Europejski Urząd Patentowy nie jest instytucją europejską wbrew swojej nazwie. No tak. Także tu mamy komplikacji dużo. Znaczy to w ogóle jest rzeczywistość w tej chwili rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowana i co już tutaj Piotr zauważył wcześniej, że to trudno, znaczy prawda, że precyzja jest ważna właśnie, żeby nie wprowadzać się w błąd, a z drugiej strony, no rzeczywiście istota tych sporów jest bardzo techniczna i dla większości społeczeństwa no, trudno wykładalna, dlatego... Ale da się dostać coś za darmo w sferze własności intelektualnej, no bo przecież jeżeli ustawodawca albo prawodawca, wszystko jedno, czy to będzie w Polsce, czy to będzie w Unii Europejskiej, postanowi przedłużyć czas trwania na przykład autorskich praw majątkowych, to ten, co miał prawa autorskie albo prawa pokrewne, dostaje coś za darmo, prawda? Przez kolejne lata jest w stanie czerpać korzyści z takiego dodatkowego, przedłużonego monopolu. Więc da się w sferze własności intelektualnej dostać coś za darmo. Tak mi się wydaje, nie? No tak, znaczy ja myślę, że tutaj to, co jest ciekawe, to są, bym chciał wrócić do początku, to znaczy te wszystkie formy uprawiania, że tak powiem, aktywności czy kreatywnej, które jakby same honorują ten fakt dzielenia się, prawda? I które, gdzie twórcy sami uznają, że jednak prawo autorskie tak jak jest skonstruowane, no, czy prawo patentowe ewentualnie, jeżeli mówimy o innych formach kreatywności, no jest dysfunkcjonalne, że większą korzyść i oni sami, ale i też jako pewna całość, jako społeczeństwo zyskujemy wtedy, kiedy się wymieniamy tym, co tworzymy, to znaczy, no, że umożliwiamy na przykład innym branie naszych utworów, prawda? To jest taki serwis Jamendo, na przykład muzyczny, gdzie twórcy muzyki po prostu za darmo
umieszczają swoje utwory, umożliwiając innym ich słuchanie, czy wręcz pobieranie. No pytanie, jaki to ma sens, prawda? No, dla części to jest po prostu zabawa. Natomiast oczywiście dla niektórych ta zabawa, skutki tej zabawy, dla tych, którzy zarabiają, mogą być oczywiście, bo oni muszą z tymi bawiącymi się konkurować. No ale wielu muzyków stwierdza, że lepiej im się, na przykład dla nich lepszy interes jest na przykład w tym, żeby udostępnić muzykę bezpłatnie w internecie, bo źródłem ich racji bycia są koncerty na przykład. No i w ten sposób jakby łatwiej promować się. Tutaj no, proste takie podziały, jak kiedyś były na świat zawodowych, powiedzmy twórców, prawda, muzyków, filmowców czy dziennikarzy i na świat amatorów, dzisiaj się zacierają. I to jest... A ja bym dodał może krótką przerwę, bo jest 14:40, pora na informacje, a po informacjach wrócimy do rozmowy. Blog FM. 14:46, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, w studiu Edwin Bendyk i Piotr Waglowski, któremu przerwałem, bo musieliśmy rozpocząć informację, więc mniejszym oddaję głos. Do tego wątku, który żeśmy poruszali przed przerwą, ja bym chciał może dodać tylko takie jedno zasadnicze pytanie, na które nie znajduję nigdzie odpowiedzi w publicznej dyskusji. I to pytanie brzmi w sposób mniej więcej następujący. Co jest zasadą? Co jest zasadą? Czy zasadą jest ochrona własności intelektualnej, czy też może zasadą jest coś, co nazwalibyśmy domeną publiczną? Jeżeli zasadą, jak to rozumieć? No, jeżeli zasadą jest to, że ochronimy własność intelektualną, no to wydaje mi się, że konsekwencją takiego przyjęcia zasady powinno być to, że prawo jest chronione tak naprawdę bez ograniczenia czasowego. Powinniśmy ją chronić do końca. Do końca świata. Tak naprawdę. Skoro ktoś coś stworzył, powinno to być chronione do końca świata. Jeżeli zaś zasadą jest to, że chronimy domenę publiczną, znaczy że zasadą jest domena publiczna, a ochrona prawna, autorska załóżmy, jest tylko chwilowym, czasowym wyjątkiem od takiej zasady, no to być może powinny być też wprowadzone przepisy, które chroniłyby domenę publiczną. Tak? Czyli te obszary kultury, które nie korzystają z ochrony prawa autorskiego, również powinny być może, jeżeli się odpowie tak albo inaczej na to pytanie, ja się nie podejmuję być może jeszcze teraz odpowiedzi, ale jeżeli byśmy odpowiedzieli na pytanie, że jednak powinna być chroniona domena publiczna, no to powinny też zostać wprowadzone przepisy, które chroniłyby tę domenę publiczną przed działaniami, które miałyby na celu zawłaszczyć. A może pan jakoś na piechotę wytłumaczyć to pojęcie domeny publicznej? Co do zasady jest tak, że prawa twórcy chronione są systemem prawnym przez dany czas. No, można by powiedzieć, że tam jest to bardziej skomplikowane, ale wyjmując tylko fragment, 70 lat po śmierci twórcy, prawda? To jest taka dziwna sytuacja, w której ludzie, którzy chcieliby się cieszyć dostępem do dóbr kultury, świętują rocznicę śmierci twórców, których wielbią, tak? No bo muszą czekać 70 lat po śmierci tego twórcy, aby wygasły prawa majątkowe do ich twórczości i żeby mogli wtedy samodzielnie z nich korzystać, na przykład publikować na stronach internetowych, nie wiem, wydawać płyty i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tylko teraz o prawie autorskim do utworów, bo są jeszcze przecież prawa pokrewne. Dzisiaj, znaczy w tych dniach w Parlamencie Europejskim przedłużono prawa pokrewne artystów, wykonawców. Tak? Zresztą artyści i wykonawcy nie są z tego zadowoleni, bo niektórzy przynajmniej, ponieważ twierdzą, że i tak więcej pieniędzy dostaną w związku z tym wydawcy, którzy przejmują umownie te prawa. No jeżeli 70 lat po śmierci twórcy wygasają autorskie prawa majątkowe, to też można zadać pytanie, dlaczego 70 lat po śmierci twórcy, a nie na przykład jedną sekundę po śmierci twórcy, tak? No bo przecież autorskie prawa powinny wygasnąć, znaczy mają przysługiwać twórcy. Otóż gdyby nie dało się ich przenosić, gdyby nie dało się podpisać umów, no to wszyscy by czekali, aż umrze dany twórca i dopiero po jego śmierci prawdopodobnie zaczęliby kosić kasę na tym, prawda? Być może ktoś by tam truł, nie wiem, tak sobie wyobrażam. Ale można przenosić i dzięki temu, że można przenosić, no to twórcy... Twórcy żyją, jeszcze żyją. Jeszcze żyją, dokładnie tak. No więc im dłużej się przesuwa tę granicę ochrony, tym mniej twórca na tym zyskuje, który już dawno umarł, tak? A przecież prawa autorskie przysługiwać powinno autorowi, a więcej przysługuje tym, którzy gdzieś tam kiedyś kupili albo w inny sposób nabyli
prawa autorskie majątkowe. Stąd właśnie Edwin mógł powiedzieć o przedłużeniu na rzecz myszki Miki, prawda? Disney generalnie nic z tego nie ma, że jego prawa nadal funkcjonują. Tak? Ktoś inny z tego coś ma i pytanie, czy powinien mieć, czy nie. Jeżeli są tacy, którzy oczywiście twierdzą, powinien mieć, tak? No bo na tym polega gospodarka. A ja pokazałem ten przykład. Dobrze, jedno przedłużenie powoduje, że coś się dostaje za darmo, tak? No bo wydłużam czas trwania, w związku z tym nadal mogę pobierać to wynagrodzenie przysługujące z tych praw. A czy powinna być ochrona? Na przykład, czy jeżeli ktoś będzie próbował publikować informacje opatrzone za pomocą, znaczy opatrzone DRM-ami, tak? Czyli Digital Rights Management, jakimiś takimi technicznymi zabezpieczeniami, tak, żebym ja nie mógł tego skopiować, a te informacje będą tak naprawdę już w domenie publicznej, to czy ja mogę w związku z tym przełamywać zabezpieczenia techniczne, by móc korzystać z utworów w domenie publicznej? Teraz pytanie, jeżeli chronimy domenę publiczną, to być może powinno istnieć też przepisy, które mówią, tak, możesz przełamywać takie zabezpieczenia. A być może powinny istnieć przepisy, które wręcz zabraniają. Takie przepisy, które zabraniają, są dzisiaj w polskiej ustawie też. Nie wiem, czy wyjaśniłem, o co znaczy, chodzi. Tu warto jeszcze sobie uświadomić, dlaczego tak duże emocje stoją za tymi problemami, a zwłaszcza Amerykanie się tym bardzo emocjonują, ale w Stanach Zjednoczonych coś, co się nazywa copyright industry, czyli cały przemysł, jak oni mówią, związany z prawem autorskim, czyli taki, który zarabia na właśnie majątkowych prawach autorskich, jest warty 1 400 000 000 000 dolarów rocznie. Tylko dlatego, że ustawy tak mówią, prawda? Gdyby ustawy mówiły inaczej, to nagle by się okazało, że jest warty zero. Tam pracuje parę milionów ludzi, prawda? I to jest też największa pozycja eksportu amerykańskiego. W związku z czym, i to jest w ogóle największy sektor gospodarki amerykańskiej, nie samochody, nie na tego typu rzeczy, tylko właśnie ten copyright. No więc trudno się nie dziwić, że te emocje są wręcz nie tylko w sferze kultury, ale i w świecie polityki. I jeżeli popatrzymy, jakie warunki stawia się kolejnym krajom, które aspirują do Światowej Organizacji Handlu, to w pierwszej kolejności to jest nie obniżenie barier na handel stalą i tak dalej, tylko wpisanie do swojego kodeksu przestrzegania. Dokładnie tak. Także Chiny musiały do tego się dostać, przynajmniej prawnie, bo potem w praktyce to troszeczkę inaczej wygląda. Rosja tak samo. Więc warto mieć w pamięci, że to nie chodzi o jakąś taką dziwną sferę gospodarki, bo u nas ona rzeczywiście nie jest istotna, powiedzmy z punktu widzenia całości gospodarki, ale w Stanach Zjednoczonych jest to sam rdzeń, można by powiedzieć. No i właśnie na tym to polega, prawda? To znaczy tutaj za tym problemem, jeżeli się go rozważa, no to trzeba rozważać również gigantyczne pieniądze i nikogo nie powinno dziwić to, że tam, gdzie jest zaplecze związane z pieniędzmi, tam się mówi o prawach twórcy, a tam, gdzie nie ma tej reprezentacji, tam, gdzie nie ma tego zaplecza, które głośno by krzyczało, mówi się na przykład o user-generated content, chociaż user-generated content to jest dokładnie to samo, co utwór. Tylko jeżeli to są użytkownicy na przykład serwisów internetowych, z których my, biznesmeni, możemy żyć, no to nazywamy ich dzieła user-generated content, żeby dawać do zrozumienia, tego nie będziemy chronić, wam nie przysługuje ochrona, ale to, co my tworzymy, no to jest to utwór i tutaj piractwo, to, co robią wszyscy ci, którzy korzystają. Ale jeszcze właśnie też bo jak już mówimy o pieniądzach, no to z jednej strony mamy oczywiście tych piratów, czyli takich, którzy jakby bezpośrednio naruszają strumień, nazwijmy, przychodów tego copyright industry, ale chciałem znowu wrócić do tej sfery tej legalnej, prawda? Tej produkcji amatorskiej, nazwijmy ją tak, która też wchodzi na rynek, chociażby w tej postaci, że mamy pokusę zaraz. Możemy słuchać nie tylko zawodowych muzyków, możemy słuchać właśnie muzyków amatorów, czy możemy czytać nie tylko encyklopedię PWN, tylko możemy właśnie Wikipedię. Skandal. Właśnie skandal polega na tym, że jak się popatrzy teraz na próbuje się szacować, czasem to jest trudno, bo na przykład trudno policzyć, ile jest warto oprogramowanie open source, prawda? Bo jest darmowe z definicji, ale jak się liczy, ile ono rynku, znaczy jakby, tak, jaka byłaby wartość, gdyby chcieć się zastąpić komercyjnym oprogramowaniem, no to się szacuje, że nawet do 200 miliardów rocznie ta wartość sięga. I to znowu pokazuje, dlaczego nie tylko sami piraci są niebezpieczni, bo zmniejszają strumień wpływów bezpośrednich, ale również ci legalni amatorzy, którzy nagle wpadli z pomysłami nie wiedzieć czemu robić coś za darmo. To skandal, prawda? Niszczą rynek. I właśnie tak jak były pierwsze interpretacje, znaczy najpierw się wydawało, że to będzie niemożliwe, że to szybko umrze. Jeszcze w 90-tych latach, kiedy rodził się Linux, powiedzmy, no to nie wierzę, że to będzie możliwe, żeby zrobić tak duże przedsięwzięcie, prawda, w ten sposób. To okazało się możliwe. Potem mówiono, że to okej, no jest to możliwe w sferze techniki, bo na przykład oprogramowanie, jego jakość łatwo sprawdzi, ono musi działać. Jeżeli nie działa, to po prostu
koniec, proste kryterium było funkcjonalne. No ale okazało, a w sferze kultury to już nie będzie tak, że nie da się zbiorowo robić projektów kulturalnych dużych. No Wikipedia przełamała tę niemożliwość, pokazała, że można robić. Ja abstrahuję teraz od ocen do samej Wikipedii jakości, te dysputy będą trwały długo. Natomiast faktem jest, że powstało coś, co jest największym zasobem edukacyjnym w tej chwili, które spowodowało, że na przykład taki projekt, który National Science Foundation podjęła w 2000 roku, by stworzyć taką zawodową właśnie bazę materiałów edukacyjnych dla szkół i dla uczelni za 200 milionów dolarów jest nieużywany. Po prostu nikomu, bo wszyscy wolą korzystać, znaczy większość, może nie wszyscy, ale zdecydowanie większość korzysta z Wikipedii, a mało kto wpada na pomysł, żeby skorzystać z zasobów National Science Foundation. Ja mam dobry też przykład tego obrazujący ten spór. Kiedy BBC postanowiło za swoje pieniądze przekonać orkiestrę, którą finansuje, tak? I tam są te wszystkie umowy z tymi muzykami, żeby nagrała ta orkiestra wszystkie utwory Beethovena, tak? czy dużo tych utworów Beethovena i opublikowała za darmo te utwory na stronie internetowej, no to branża muzyczna, która wydaje muzykę, zwłaszcza taką, której autorzy dawno umarli, w związku z tym nie trzeba im płacić tantiem, była oburzona ta branża, bo stwierdziła, że w ten sposób BBC nadużywa swojej pozycji, ponieważ oni nie będą mogli teraz sprzedać z utworów. No, to z BBC to tam większy problem jeszcze się pojawił, bo oni w ogóle, znaczy, jak każdy publiczny nadawca ma... Taki zamach na społeczeństwo, można by powiedzieć. Znaczy na kasę części społeczeństwa, może tak bym powiedział. Ale tam właśnie ten zamach był znacznie rozleglejszy, bo BBC jako nadawca publiczny zadał sobie pytanie, co w ogóle zrobić z archiwami, prawda, które powstały za publiczne pieniądze, z abonamentu po prostu, czy tam z licencji królewskiej, bo to u nich trochę inaczej się nazywa. Pytał pan o domeny publiczne, prawda? No i doszli do wniosku, że należy po prostu obywatelom udostępnić w epoce cyfrowej. Co znaczy udostępnić w epoce cyfrowej, kiedy jest internet i tak dalej? No stwierdzili, że to znaczy dać możliwość mieszkańcom Wielkiej Brytanii nie tylko oglądania tych zasobów, które są w archiwum, ale również właśnie pobierania i wykorzystywania we własnej twórczości niekomercyjnej. Stworzono tego specjalnie. Dlaczego na przykład ograniczać? Dlaczego za pieniądze publiczne nie mógłbym w komercyjnej działalności tego wykorzystywać? Tak zdecydowano tutaj, znaczy nie, bo można to za darmo brać, tak, i wykorzystywać w celach, no chociażby chyba z tego, znaczy myślę, że nie, no to jest zasadne. Jeżeli coś jest domeną publiczną, no to ja powinienem móc wziąć to, tak, i wykorzystać również to nie było, znaczy to nie było domeną publiczną. To właśnie cały problem polegał na tym, że te zasoby publiczne były nie domeną publiczną, tylko chronione prawem autorskim, tak, czy tam copyrightem w ich wydaniu. Część przynajmniej. No, przynajmniej zdecydowana część. I tego typu upublicznienie wymagało stworzenia nowej licencji prawnej. To nazywa się Creative Archive. No i ustawodawca stwierdził, że tylko właśnie w zakresie niekomercyjnym ta licencja będzie stosowana. Właśnie, żeby nie było tak bezpośredniej ingerencji w rynek, chociaż i tak rynek oczywiście bardzo był oburzony, bo ingerencja nie polega nie tyle, że... Ale konsumenci byli zadowoleni. Rynek, natomiast problem jest taki, że z punktu widzenia rynku zagrożenie polega na czym innym. Towarem dzisiaj kluczowym jest uwaga odbiorcy. To znaczy, jeżeli mam pokusę w postaci darmowej, wysokiej jakości dóbr, prawda, kultury, no to mam znacznie mniejszą pokusę, żeby sięgnąć po inne, za które muszę zapłacić, prawda. Ale żeby tak wytłumaczyć, na czym polega to Creative Archive, to znaczy polega to na tym, że można do własnego użytku, tak, mogę na przykład robię prezentację w szkole, albo robię, na przykład bloga prowadzę prywatnego i chcę na przykład zdjęcie, kawałek filmu, a nawet mogę go zmiksować z innym kawałkiem. Nawet nie tyle, że mogę go wkleić do swojego blogu. Do momentu, kiedy na tym nie zarabiam. Do momentu, dopóki na tym nie zarabiam. Ale powiedzmy, i tak jakoś nie mogę zarabiać. Powiedzmy sobie uczciwie, że to jest tylko jeden z elementów, tak? Ponieważ problem ten konkretnie jest znacznie szerszy. W polskiej ustawie materiały urzędowe nie są w ogóle przedmiotem prawa autorskiego. Wszystko, co stworzy państwo i uznamy to za materiał urzędowy, to jest sporem dzisiaj, co może być materiałem urzędowym. Na przykład, czy opinia ekspercka zrobiona przez biuro obsługujące kancelarię Sejmu w sprawie ustawy jest materiałem urzędowym? Ja twierdzę, że tak, tamto biuro twierdzi, że nie. Tak? I teraz, jeżeli to nie jest przedmiotem prawa autorskiego, bo artykuł 4 ustawy mówi, że nie, to ja mogę sobie z tym zrobić wszystko, co chcę, ponieważ nie jest oczywiście pod takim warunkiem, że na przykład nie wykasuje źródła, załóżmy, prawda? A z drugiej strony też Unia Europejska ma taką dyrektywę, którą Polska musi teraz wdrożyć, i ta dyrektywa mówi o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego.
I tam jest teraz ciekawy spór, ponieważ tam jest powiedziane, że państwo będzie mogło brać pieniądze. Kolejny problem wprowadził. No, generalnie, czy państwo powinno brać pieniądze za coś, co udostępniać powinno po prostu z racji faktu, że jest państwem? O, to jest pytanie. Z którym się rozstajemy niniejszym. Dziękuję bardzo. Edwin Bendyk z tygodnika Polityka i Piotr Waglowski, prawnik i ekspert w dziedzinie prawa w internecie. Z wagla.pl, przepraszam, też skoro polityka jest. Byli wymieniana. W studiu. Minęła 15, pora na informacje. Ten pierwsze radio informacyjne. Pan Łódź 97,4. Częściej było wagla.pl. Nie było dzisiaj. No mogło być. No, ja nie mam parcia na sitko. Mam swoje media. Nagrywam. Nie masz nic przeciwko temu, że opublikuję twój wizerunek. Mój wizerunek. Jak nie, to będę. Nie komercyjnie? W YouTube, nie wiem, czy to jest komercyjne, czy nie. YouTube mi podpadł. No to? Dlaczego? To Vimeo. Nie, to jest w ogóle ciekawe, ale oni wykasowali. Powiedz, czy mogę, czy nie. No, bo tak, tak, możesz. Nie. Gospodarcza Unii, co potwierdzają dzisiejsze dane, może studzić ten jest problem też z linkami. The Pirate Bay to jest przykład tak naprawdę. Czy rozpowszechnianie to jest również czynienie bardziej powszechne w sensie promowania? Przede wszystkim lekarze, inżynierowie, elektromechanicy i specjaliści od prawa autorskiego. Czy jeżeli ja piszę pracę albo rozprawę doktorską, albo rozprawę jakąś habilitacyjną i umieszczam przypis, żeby udokumentować tezę, to czy ten przypis to to samo co torrent? A jeżeli za torrent można skazać, to czy za przypis w pracy habilitacyjnej można skazać? Mówi rzeczniczka Izby Skarbowej w Warszawie Agnieszka Żukowska i dodaje: niektóre zaś urzędy pracują do godziny 20, na przykład Warszawa Ustrzyno. Szczegółów należy szukać.